I teraz coś w temacie związanym z pasem spalonej ziemi. Proszę Państwa, w pierwotnej koncepcji moim zdaniem chodziło o odcięcie Europy od Rosji i Chin. Przecież pamiętamy, że tuż przed wojną na Ukrainie były plany jedwabnego szlaku. On już zaczął działać, tak? Chińczycy wysyłali transporty do Europy, z Europy transporty szły drogą kolejową przez Rosję do Chin. No, Wall Street nie mogło na to patrzeć, nie mogło na to patrzeć. To tuż było po tym, jak firmy zależne od Wall Street, firmy z Tajwanu na przykład, podniosły ceny przewozów tych kontenerów, tak, którymi to kontenerami dobra płyną do Europy z Chin i w drugą stronę, bo przecież w drugą stronę trzeba ładunek zwrotny zapakować, z 2000 dolarów za kontener do 20 tysięcy dolarów za kontener. I wtedy Chiny się wkurzyły, zaczęły przebijać się liniami kolejowymi do Europy, no to trzeba było skręcić wojnę. Tak ja to widzę, tak ja to widzę. Europa ma być uzależniona od czegoś w rodzaju podatku, od czegoś w rodzaju podatku, który pobierają firmy z Wall Street. No i mamy tak, jak mamy. No ale w tej koncepcji Międzymorza, która to była koncepcją od razu nam kojarzącą się z pasem spalonej ziemi, co już jest realizowane na terenie Ukrainy. Na ostatniej prostej taki przypadek się zdarzył. Finlandia, która była krajem buforowym, tak? No bo ona dzieliła tę część północną Europy od Rosji, tak, była takim krajem neutralnym, w tej części naszej to Białoruś była takim krajem neutralnym, no i Ukraina była takim krajem neutralnym, jeżeli chodzi o Europę Południową i trzeba było w związku z tym Finlandię też wciągnąć do tego pasa spalonej ziemi, tak mi się wydaje. To nie jest przypadek, że właśnie w Finlandii odpalono reaktor atomowy, jak się chwalą, pokrywa 15% zapotrzebowania Finlandii na energię. Proszę Państwa, w czasie działań wojennych właśnie, gdyby już doszło do tej wojny ostatecznej, a nawet tej drobnej, lokalnej, stworzenie pasa spalonej ziemi, bo Rosja dostanie, uważam, pozwolenie od Wall Street na coś takiego, a my się pchamy do tego scenariusza, to będzie się właśnie takie obiekty atakowało. Rakieta, która trafia w taki reaktor, po prostu wzmacnia, wybuch jest wzmocniony tym, co tam jest na miejscu, w tym reaktorze. I ja uważam, że ten pas spalonej ziemi teraz jest poszerzony o Finlandię. Troszkę może i dobrze, że Finlandia trafiła do NATO, ale wiecie, ten proces jeszcze nie jest zakończony, a w najbliższych dniach ma się rozegrać ta ukraińska ofensywa. Już jest data podawana 30 kwietnia, tak? Już jest data podana, podobno wyszło przypadkiem, ale i po ruchach ukraińskich wojsk widać, że to już jest niebawem. Więc może rzeczywiście żyjemy w czasach totalnie ostatecznych i ta Finlandia, która już niby jest w NATO, ale jeszcze nie jest w NATO, razem z nami i tak dalej, będzie przeznaczona do rozwałki. Mam nadzieję, że ta ofensywa ukraińska nie skończy się sukcesem, bo jak się skończy sukcesem, no to z logiki wynika, że scenariusz nuklearny będzie następnym scenariuszem. Że jeżeli Rosja przegra bronią konwencjonalną, to nie będzie miała żadnego wyjścia. A więc do tej układanki potrzebna była jeszcze Finlandia i wtedy rzeczywiście od Morza Czarnego do krańców Europy nie mamy połączenia z Europą. No jest jakby połączenie z Norwegią, ale to już jest takie trudne i w trudnych warunkach tam się żadnego szlaku w razie gdyby się nastroje europejskie zmieniły, a zmienią się, bo będzie kryzys, no to już trasą norweską będzie trudno te kontakty Europie nawiązać. Tak to widzę, proszę Państwa, to jest bardzo realistyczny, logiczny scenariusz.